Wigilia 1975 roku. W Wigilię każdy do żłobu się pchałby. W delikatesach ścisk, błoto i zaduch. Z powodu puszki kakaowej chałwy organizuje oblężenie lady tłum objuczony, grożąc samosądem. Każdy sam sobie kupcem i wielbłądem. Torby, pakunki, worki, siatki, tutki, czapki, krawaty przekrzywione na bok. Wszędzie woń dorsza, cynamonu, wódki, świec, mandarynek, igliwia i jabłek. Przez chaos twarzy i śnieżną zawieje nie da się dojrzeć ścieżki do Betlejem. Roznosiciele ubożuchnych darów śpieszą się, skaczą do tramwajów w biegu. W wyrwy podwórek wsiąka zwolna naród, choć wie, że nie ma wstające niczego, nie ma bydlątek, żłobu i tej pani, nad której głową nimb złoty się jarzy. Pustka. Lecz sama myśl o niej sprowadza światełko znikąd. I światłość się jarzy. Im potężniejsza jest Heroda władza, tym większa pewność, że cud się wydarzy. W tej zależności trwałe niewzruszenie ma swój mechanizm Boże Narodzenie. To właśnie Jego niechybne nadejście świętują wszyscy, zestawiając razem stoły, choć gwiazdy w ciemnościach nikt jeszcze nie wypatruje. Widać już wyraźnie, że jasność jakaś wśród ludzi rozbłyska, jak rozniecone pasterzy ogniska. Sypie śnieg, twarze jak plamki w zamieci, dymią fanfary kominów, król Herod pije, kobiety ukrywają dzieci. Kto zaś nadchodzi, dowiesz się dopiero. Nikt jeszcze nie wie. I gdy to się zdarzy, może nie pozna nikt przybysza twarzy? Lecz gdy w drzwiach twoich, otwartych w połowie, z mgły i przeciągu i mroku gęstego postać wyłania się w chuście na głowie, wtedy idziecie i Ducha Świętego całym swym sercem otulasz jak gniazdem. Spoglądasz w niebo i widzisz ją, gwiazdę. Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie. I narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć szedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię.
Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć chciałeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Gdy lisy mają swe jamy, a ptaki swoje gniazdeczka, dla ciebie brakło gospody, tyś musiał szukać żłóbeczka. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy.